Siemandero, witajcie w kolejnym złym odcinku. Jaki piękny switch po naszemu przełącznik. Proszę bardzo, 16 portów. A gdyby nie to, że Asus, a gdyby nie to, że leżał w wodzie, to pewnie bym wziął do Arduino, czy do zabawy, czy do czegoś takiego. Sorry za SMS. A tak to, no niestety. Jest i skrzyneczka, jest i skrzyneczka. No proszę bardzo. Jaka piękna. Nóweczka. Jeszcze widzicie? Jeszcze. Sorry. Jeszcze z fabryki wyszła. Ale nie to chciałem wam pokazać. To znalazłem przez przypadek. O kurde, spadło. Patrzcie na to. Jakaś szafa sterownicza. Od jakiś kielich. Kielich. Nie wiem, czy to jest kielich. Zaraz zobaczymy, co będzie w środku. Dobra, widać jakie to jest stare, patrzcie jak się, albo spalone, nie chyba stare, ale bardzo się, zobaczcie jak bardzo się zniszczyła izolacja, a same przełączniki, fajne kółeczko znalazłem, od zabytkowego, z tego co, ja pamiętam w dzieciństwie taki rower się nazywał Jubilat, o nawet proszę czekajcie, tu piszę Favorit, Favorit czy Jubilat? U nas w domu zawsze na taki rower, aha, patrzcie tutaj, szkoda, już się cieszyłem, bo w taki stan koła nawet nie najgorszy, no ale kurczę, no szkoda, że ktoś go uszkodził, szkoda, bo bym naprawdę wziął. Patrzcie co mamy, pod tą podłużnicą, chyba, skrzyneczka taka typowo warsztatowa, kiedyś była niebieska, piękna, ładna, zobaczymy co ma w środku, no już widzę, że nic, o, sama skrzynka, o, troszkę życiem zmęczona, o, nawet się nie chce otwierać, no ale, no niestety, złom, pyk. Wiecie co teraz powiem? Wiecie, no powiem wam, wreszcie coś dla mnie, coś co, no super, do stołu do stołu spawalniczego, takie stopki, czy do innych maszyn, ła, jak znalazł. Teraz wykręcę jedną, ale kurde, druga, długa ta śruba. O, co to mamy? O, szkoda troszkę, że dół żeliwny, ale średnica około 60 mm, 50 M, nie, M16. Spróbuję wykręcić ile się da, bo to się naprawdę przyda. Patrzcie co tutaj zrobił z wagą. To jest taka kultowa waga. Na pewno kojarzycie, taka szelkowa. Z jednej strony odważnik, z drugiej strony, nie wiem, szydeczka, kiełbaska, jajeczka to nie. Ta była do 10 kg. Tylko nie wiem czemu ktoś ją, może ktoś ją zaczął odnawiać i zwątpił. Już tak może być, no bo jaki inny sens. Ale. Patrzcie, co tu jeszcze mam. To jest siedzonko, nie wiem, z koparki? Czy bardziej mi się kojarzy z Ursusa? No nie wiem. Ciekawe czy tak naprawdę takie siodełko ma jakąś wartość. No niby to... O, proszę bardzo. Wiertareczka firmy Grafit. O, zaraz będzie hejt, że nie umiem przeczytać. Grafit, ale... Łożysko, okej. Tam była chińszczyzna, a to jest chyba przykładnia do Celmy. Tak mi się wydaje, że to będzie Celma. Zaraz zobaczę, co tu pisze na futerku. Nie idzie tego bardzo odczytać, ale... Wszedłem w zakład, że to będzie Celma. Ale czy to będzie Celma? Kurde, nie mam pojęcia. Ale zaraz popatrzę w necie. Nasza frania. Nasza franiuchna. To jest pralka czy... Wirówka, no przecież światowita, ale jest ten. No powiem, kiedyś taki sprzęt w domu. To było to, a dzisiaj... Dzisiaj już musi nawet suszyć. Dzisiaj mam rewelacyjny dzień, jeśli chodzi o rzeczy do stołu spowolniczego. Patrzcie, praktycznie gotowe łapki. I jeszcze tutaj są, także będę szukał. Na pierwszy rzut oka to jest taka wyciągarka typowo warsztatowa. O, proszę bardzo, tutaj nawet jest wózek. O, łożyska takie zabawkowe trochę. No kur, jak ja to wyciągnę? Co tu pisze? Germany, tak? Nie, włoska. Patrzcie, Germany i włoska. Ha.
ale... No nie wiem, nie wiem. Linka taka troszkę... Też jest 100 kilo, 200 kilo. Spróbuję to wytargać i zobaczyć, czy to jest całe, bo kable są, linka jest. Chyba, że tu gdzieś jest pęknięta obudowa. A, tutaj chyba jest... No czekajcie chwilkę, może nie trzeba będzie tego wyciągać, jak będzie gdzieś... No wyłaź... Niedobre stworzenie. No nie widzę bardzo. Chyba będę musiał to faktycznie szarpnąć, a... Nie bardzo mi się chce te kable z tego złomu wyciągać. A tutaj jest jakiś karabinczyk, czy uchwyt. No i monitoring na złomie mamy. Fajna kamerka. Chyba... Co tu? O, kolorowa. Może się skuszę na nią? Popatrzcie, co myślę. I też się chciałem wam pokazać. Bardzo mi się takie coś kojarzy z takim PRL-em polskim. Takie właśnie, nie wiem, talerze z takimi znaczkami. A dzisiaj to... Siuuu, pum. Dobra, od razu wam powiem na wstępie. To już jest zapłacone, czy tam zaliczkowane. Proszę bardzo. Więc nie ma takiego entuzjazmu w moim głosie, takiego podniecenia. Chociaż dobra, no troszkę musi być. Kurczę, żeby... Gokart na złomowisku? Czemu ktoś wyrzucił gokart? I to jeszcze wygląda, że to jest gokart. Nie jest to jakaś taka chamska samoróbka, wiadomo. Układ kierowniczy... Nie, układ kierowniczy... Zwrotnice na pewno są fabryczne, układ też wygląda na fabryczny. Koła na pewno jakieś fabryczne. Rama cała, podwozie, siodełko, wszystko wygląda na fabryczne. Z tyłu ta półośka. Tu coś było ogrzewane chyba, jakieś wzmocnienie, jakieś takie cuda niewidy. No ale musicie, no wiadomo, kolorek, akurat kolorek mi się podoba, ale to kwestia gustu, a gustach się nie dyskutuje. Kierownica też spoko. Kurczę, no fajna sprawa, szkoda, że się spóźniłem, szkoda, że jestem drugi, powiem wam szczerze, że ktoś już próbował przekupić wagowego, że mu to zapłaci mu więcej. No, ja akurat się w takie rzeczy nie bawię, jak ktoś zapłacił, to no to niech ma, no też bym nie chciał, żeby mi ktoś coś podkupił, a no fajna zabawka, fajna. No żałuję, że to nie moje, bo pobawiłbym się. Praktycznie brakuje tylko silnika, zrobić hamulec i można śmigać. No. Widzieliście kiedyś gokarta na złomowisku? Szok. Naprawdę szok i madełko. Chyba bizon. Chyba nie bizon. Ale już widzę, że druga część pęknięta. Ale to nawet nie przeszkadza, żeby coś z niego wyciągnąć. Wydaje mi się, że śruba... Że śrubę szłoby odzyskać. I w sumie cała ta góra też nie byłaby najgorsza. Tylko tak się zastanawiam, czy to będzie nasze polskie, czyli bizona, czy to będzie chińszczyzna. Jak to odróżnić na szybko? Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Przekładnia kątowa. Chyba słowacka czy czeska, nie wiem, mniejsza o to. Troszkę posprzątam. No dobra, musi być tak posprzątane. Patrzcie, jakie to jest wielkie. Jakie to jest, no nie wiem, 40 na 50 cm? 30 na 50 cm? Zobaczmy, co mamy tutaj. 450 na wyjściu, a na wejściu 1420. Kolejny ciekawy zestaw PRL. Siodełko. O, siodełko będzie starsze niż PRL. Kiedyś takie znalazłem, tylko w dużo lepszym stanie. Jednym z moich początkowych odcinków. To jest takie troszkę zmęczone życiem, chociaż tam pamiętam była sprężyna pęknięta, a tu sprężyny są chyba dobre. Tutaj jeszcze mamy koło. No dobra, koło to później wyciągniemy. I waga. Wagę to chyba dzisiaj druga. Ta przynajmniej jest w miarę w jednym kawałku. Jaka to jest a dobra, nie wiem jak do tego. Ale kojarzycie taką wagę, to się przesuwa, nie? Chyba każdy taką w domu miał. Jest tu kilka sprężynek. Chyba od łóżka. To jest frezik? A myślałem, że frezik, nie. Tu jest jakieś badziewie. No i chyba tu nic nie będzie ciekawego, więc nawet nie będę tego nagrywał. O, jakaś kulka. O, stary krocek.
To bez sensu. Ciekawe z czego taka kulka, chyba z łożyska jakiegoś. Tam u dziadusia. Z tego się idzie. O, czekajcie. Zegarek. O! Obidos! No, to już jest coś ciekawego. To będzie to powycinać. Obidosa wam pokażę, a reszta to same... O kurde. O kurde. Nie wygląda to na złoto, ale... O kurde, pierścionek na złomie? Dziomi, chodź tu. Ale jaja, no. Nie, no to muszę to teraz... No to teraz na pewno to ujęcie pójdzie. Teraz muszę to jeszcze tylko przegrzewać wszystko dokładnie. Może coś tu jeszcze będzie ciekawego. Ktoś tu jeszcze coś dorzuci. Ejku. Oj. Musicie przyznać, strasznie dużo ostatnio wychodzi tych maszyn do szycia. Nie wiem. Porządki świąteczne? Fajna sprężynka. Tylko nie wiem do czego. Ale nie o sprężynce. Tutaj wyczaiłem. Przykładnia. Ej, chyba sprawna. Jakiś nowy... Ej, no sprawny ten reduktor jest. Muszę go obadać dokładnie, ale wygląda... Nie, no kręci się. Ej. Czemu to tyle pianki jest? Zaraz to będziemy bebeszyć. No i przede wszystkim zobaczymy, po ile nam to policzą, ale... No nieźle to wygląda, całkiem nieźle. A nie, czekajcie, tutaj się coś stało. Tu jest pęknięcie. Ale ładnie to wygląda. Całkiem. Teraz będę myślał tylko. Tylko muszę to wyciągnąć. Dobra, wyłączam się. Witajcie na podsumowaniu. Co wpadło dzisiaj? No powiem wam. Byłem na raz, dwa, czterech złomach. Raz, dwa, trzy, cztery skrzyneczki. Co prawda trochę to przypadek, bo tak naprawdę cztery pierwsze skrzynki wpadły, znaczy ta i ta wpadły na jednym złomie, ta wpadła na drugim, ale dobra. To nieważne. Od czego to zacząć? Może zacznijmy od tej skrzyneczki. Skrzynka też była opisana. Nie, nie jest opisana. Skrzyneczka jako skrzyneczka, nie ma się co zrobić, bo wszystkie takie same. Sorry za te hałasy, wiem, pamiętam, ktoś mi mówił, żeby tak nie robić, więc będę delikatny. Nóżka. Nóżkę odkręcałem młotkiem chyba. Czymś takim. Generalnie nie wiem, czy mam to na filmiku, czy nie ma. Jak mam, to zobaczycie. Jak nie ma, to musicie uwierzyć. A nóżka do roweru, także nie ma. Nóżka jak nóżka, najprostsza taka. Tak naprawdę miałem kupić, ale zobaczyłem, że znalazłem taką samą na złomie. Parę groszy kosztuje, myślę. A, wezmę. Więc nóżkę odkładamy. Bardzo ładnie. Kurczę, długo kminiłem, tak naprawdę długo, czy to wziąć, czy to nie wziąć. To jest przekładnia. Jest sprawna. Bardzo... O, widzicie? No nie wiem, czy widzicie. O, czekaj, tu kręcę. O, teraz troszkę widać, że ruszyła się o kąt. Zresztą tu była nawet jakaś tabliczka znamionowa. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czemu ktoś to pianką ubrudził, no ale... Jak już ubrudził, to już ubrudził. No już nic nie poradzimy. Dobra, nie chcemy się tego czyścić. A nie widać do końca, jaki tutaj jest jakaś przekładnia. Dobra, kiedyś sprawdzę, to wam powiem. Tylko właśnie tutaj jest ten minus, no... Nie wiem, no... O, ściągnę to. Czekajcie, żeby mi tu nie spadł. O, dobra. Pęknięcie jest za łożyskiem. Łożysko jest jakby głębiej, więc na sam wałek nic to nie szkodzi tak naprawdę, bo jest podparty z dwóch stron, z tej strony i z tej strony. No to oprócz tego, że jest uderzone, ale to jest tylko uderzona ta osłonka, więc to nic nie szkodzi. Podejrzewam, że to było wkręcone do czegoś i nie wiem, przekosiło, za duża siła była. Podejrzewam, że tak to jakoś wyglądało, dlatego to ta obudowa tutaj pękła. Pękła na szczęście ta obudowa, tak jak mówię, no tak jak widzicie tutaj zresztą. Właśnie tak powiem wam jeszcze, że tak wtrącę. Teraz testuję troszkę inne światło, więc zobaczymy, czy będzie coś widać, czy nic nie będzie widać, także to też możecie skomentować. Ha, pewnie będzie pełno hejtu. Jakie gówno, jakie beznadziejne, no ale zobaczymy. Wracam do tematu. Pęknięcie jest nad łożyskiem, znaczy nad łożyskiem, no nad łożyskiem, więc powinno to działać, więc... A inna sprawa, że no obudowa aluminiowa, płaciłem jak za stal 2 zł za kilogram, nie wiem, to kosztowało chyba mnie
Czekaj, to ważyło 2 kilo czy 4 kilo? Nie, to ważyło 4 kilo, więc zapłaciłem za to 8 zł, więc stwierdziłem, że dobra, 8 zł można zaryzykować, zawsze to można później rozebrać i sprzedać na aluminium. Dobra, nie będę tego teraz składał. Czyli pierwszą skrzyneczkę mamy ogarniętą. Delikatnie ją przełożę. Weźmy następną skrzyneczkę. A nie. Sorry za hałasy. Ta skrzyneczka jest no... Prawie ją koparka zmiażdżyła, także i tak nie wygląda tragicznie. Ta jest dość ciekawa. Bo to podejrzewam, że to chyba ma być... Czekajcie. Czekajcie, jakby to wyglądało? To tu, a to tam? Nie, w sumie to jest skrzywione. I że co, że to tak? Może tak? Chyba, że to miało być wyprostowane i wtedy to... No, chyba to ma być wyprostowane. To jest po prostu zgięte. Myślałem, że to tak fabrycznie, kretyn. To ma być w takim razie wyprostowane. No fajna, fajna, fajna. Co to jest, agromy? Nie. Myślałem, że to jest agromy, bo mam już taką skrzyneczkę, tylko agromy. Ale mniejsza o to, nie ma co narzekać. Nawet zawsze to można wypieprzyć i wyrzucić, przepraszam. Wyrzucić. I wtedy fajna kuwetka. Tym bardziej, że one wchodzą jedną na drugą. Więc drugą skrzyneczkę mamy już ogarniętą. No, ta nie ma się co rozwodzić. No. Pach, pach, młotkiem, byk, byk i będzie dobra. Więc nie ma się co szczypać i czaić. Dobra, tamta jest dalej. Lecimy z tą cięższą. Znalazłem. Powiem wam raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, czyli 10 i 11. Takie płaskowniczki, grubość około 10 mm, tak mi się wydaje. Już, znaczy one są chyba cięte z plazmy, tak mi się wydaje, czy z lasera, z plazmy, może z lasera, może z plazmy, jeden pieron. Tak mi się wydaje, bo nie chyba że są frezowane. Jesteśmy w stanie to zobaczyć, akurat to jest malowane, no jak na złość. Wiecie, wezmę tą małą. Nie widać, żeby to było frezowane, więc to są cięte z lasera. Dość fajne na stół spowalnięcie. Tak sobie pomyślałem, że buduję stół. Po co mam kombinować, później budować płaskowników, jakieś frezować, nawiercać, cuda. Kupię gotowe 2 zł, akurat tu były po 2 zł za kilogram, więc troszkę tego wyszło, bo jeden taki, no, troszkę waży, jakby nie patrzeć, taki miecz. Świetny. Bądźmy poważni, ale no do stołu spowalniczego, czy do jakiejś maszyny przyszłej, przeciąć tutaj na pół, 2 megawapy z regulacjami do silników, po, jak znalazł, jak złoto, dlatego wziąłem, strasznie się ucieszyłem, że je znalazłem, tak powiem, no jeszcze było tak z 10 może, bo może jeszcze bym z 10 dobrał, ale stwierdziłem, nie, no już będzie przesada, co, tak, to się nie koniec, kluczyk 22-24, pomógł mi odkręcić tamte rzeczy, więc zobaczycie za chwilę, więc go wziąłem w nagrodę. Właśnie te rzeczy mi pomógł odkręcić. Tu je może położymy. Teraz tego jest chyba 10 sztuk. Nie będziemy wszystkich wyciągać, bo wszystkie są identyczne. To są stopki regulacyjne chyba takiegoś taśmociągu. Tak, widzieliście. To szkoda, że ten dół jest chyba żeliwo. Tak mi się wydaje, że to będzie żeliwo. No, wiadomo, żeliwo lubi pękać. Ale z drugiej strony ustawić, wyregulować, nawet pod ten stół sławny, już stół spowalniczy, który będę budował, no to elegancko wpuszczę sobie wkładkę w jakiś profil i będzie regulowane, także no, także 10 sztuk w tych pieniądzach, super, super sprawa, no, bo toczyć to trzeba by materiał taki gruby, nie wiem, to będzie FI60, FI7, nie, FI60 będzie, więc kawałek wałka, przeciąć go, ja nie mam przecinarki taśmowej, więc też bez sensu. No tutaj gotowe, więc buch, ekstra. No skrzyneczka, nawet możemy, fabryka śrub Ornetta, super. Fajna, nie wiem jak to nazwać, etykieta, no jeszcze taka zabytkowa, może ją delikatnie później wyciągniemy, zobaczymy. No i ostatnia skrzyneczka, uważajcie. O, ale głośno. Ta skrzyneczka taka najbardziej, powiem wam, kompatybilna, kulturalna, ale niestety tylko jedna była. A ciężko już te skrzynki znaleźć, bo ludzie już tego nie mają, a jak mają, to kitrają sobie po piwnicach, zresztą ja się wcale nie dziwię. Ła, ta jest jeszcze składana. Dobra, po kolei. Taka skarbonka. Taka skarbonka już była kiedyś, więc wziąłem drugą. To jest
Połowa imadła, druga połowa. A właśnie! W środku skarbonka, ale to zobaczycie, w środku niespodzianka, a to na sam koniec może. Nie wiem, czy to nie jest od imadła bizon. Ciężko stwierdzić, bo Chińczyki robią takie same tak naprawdę, więc nie wiadomo, czy to z bizona naszego, czy nie z bizona, ale śrupa trapezowa. O, prawie bym zdradził sekret. Śrupa trapezowa, trapezówka, no trapezowa jest ok, sama konstrukcja też jest ok, reszta dorobimy. O, nie ma się czym martwić. Patrzcie na tą skrzyneczkę. Ona jest z tego, co widzę, składana. Tutaj są bolce z gwoździkami, czyli sprawdzone patenty. I to się wszystko składa. Także co tu pisze? DZWM Hojnów. Nie wiem. Może to jakaś wojskowa? Może nie. Ale fajna sprawa z tym składaniem tego. O, nawet patrzcie, jak się fajnie ten na plombę. No to może być wojskowa, bo to może być. To się może tutaj zapina. O. Kurde, właśnie. O, to się może tutaj. O, sorry, czy wy nic nie widzicie? Czemu nic nie widzicie? No tutaj się to łapie i tutaj może jest jakaś plomba. No tak by to wyglądało, że zaplombowane. Nie no, fajna sprawa. Wydaje mi się, że może być wojskowa po tym, co się tak składa. I zobaczmy. O, długie to podsumowanie będzie. A długie, ale. Ale czekajcie, muszę wyciągnąć. Bo to było schowane. O, prawie już jest. Czekajcie, czekajcie. Zaraz zobaczycie. O kurde. Albo nie zobaczycie. Zobaczycie. Dajcie mi chwilkę. Zobaczycie, co znalazłem. Czemu to? A, wyszedł. Patrzcie, co znalazłem. Ta-da-da. Pierścień, sygnet. Jak zwał, tak zwał. A nie wiem, z czego to jest. Tak mi się wydaje, że to może być miedź. No, mi się wydaje, że to będzie miedziucha. Tutaj jakieś oznaczenia, takie, nie wiem, nacięcia, strzały. Strzały to są chyba bardziej, widzicie? Widzicie? Z drugiej strony to samo. Jakiś kamień, bliżej nieznany. O, proszę bardzo, nawet świetlówkę będzie widać. Ha, super. Jakieś cechy to ma? Nie widzę, żeby to miało jakieś cechy. A nie, jakieś tam są. Czekajcie, czekajcie. Tu jest napisane. Nie wiem, czy kamera to zobaczy. Met. Met? Net? Met. Met. Nie wiem, wziąłem go tak. W sumie zastanawiam się, czy jeszcze szybko rzućmy okiem. No, trochę tego było. Głównie te skrzynki zrobiły tak naprawdę. Te skrzynki i te blachy zrobiły robotę, ale no ja jestem zadowolony bardzo, także no cóż. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że to światło zrobiło robotę. No jak nie zrobiło robotę to światło, no to już no, będę musiał jeszcze coś dokombinować, ale to już naprawdę są trzy świetlówki po dwie 16-watowe czy 32-watowe. Chyba 32W świetlówki. No nieważne zresztą. Dobra, już nie przedłużam, nie nudzę, nie marudzę. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!